Julka, 5 razy 4? 20. A 7 razy 7? 49. A 9 razy 9? 81. Chwila zastanowienia, ale widzę, że tabliczkę mnożenia znasz. Matematyka to twój ulubiony przedmiot? Tak. Tak. A co takiego trudnego jest w matematyce albo w tabliczce mnożenia? Nic. A co trzeba było dzisiaj tutaj zrobić na zawodach? Najwięcej kart trzeba było mieć. A przygotowywałaś się specjalnie do tych zawodów? W jaki sposób? Pani nasza wychowawczyni nas uczyła w te gry. A dużo uczysz się matematyki w domu? No nie. Skąd pomysł na to, żeby właśnie trzecioklasiści brali udział w takich zawodach? Pomysł zrodził się w głowie pana naczelnika, Aleksandra Iszczuka, ponieważ edukacja matematyczna jest mu droga i miasto w nią już od wielu lat inwestuje. I zwrócił się do nas o pomoc, żeby rozkręcić ją na najniższym poziomie. I stąd nasz pomysł, żeby nie robić tego przy użyciu kolejnej karty pracy, tylko wziąć i po prostu bawić się. I dla mnie, jako nauczyciela matematyki klas starszych, nie ma lepszego narzędzia niż karty Grabowskiego. I tutaj zwróciłam się o pomoc do firmy, do karty Grabowskiego, z którymi od lat współpracuję. Oni takie mistrzostwa przed COVID-em, mistrzostwa Polski organizowali i pomogli nam tutaj zorganizować mistrzostwa Opola. I oprócz tego, że nagrody ufundowali Grabowscy, stowarzyszenie i miasto Opole, Wydział Oświaty. No i tak się tutaj wszyscy spotkaliśmy z 15 szkołami. I na czym polega cała zabawa? Dzieciaków jest 60. Każda szkoła jest reprezentowana przez czwórkę, dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Rywalizują indywidualnie, ale na konto szkoły. Są cztery gry. Żeby dobrze wymienić, szeryf ćwiczymy dzielenie, krzyżak mnożenie, prymus mnożenie i jeszcze olimpijczycy. I to są gry indywidualne, a potem mamy gry, gra jest zespołowa, nazywa się Ekspres. I jeszcze jest jedna gra i to nie wszyscy opiekunowie, ale część bierze udział, będą w krzyżaku rywalizować również opiekunowie, a dzieci zamienią się w kibiców. I na czym polega najprościej gra? No właśnie, chociaż ta, którą obserwowaliśmy tutaj przed chwilą. Dzieci mają karty czerwone, na których są wyniki z tabliczki mnożenia i dzieci muszą się wykazać znajomością, czy na przykład dana liczba jest podzielna przez 10, przez 9. No i trzeba mieć też refleks, bo trzeba tą kartę zobaczyć, sprawdzić, czy się dzieli przez podaną przez sędziego liczbę i nakryć najszybciej ręką. No i jeśli chodzi o zasady, to jak później jest liczona ta punktacja, rozumiem, jako suma wszystkich zdobyczy. Tak, punktów, tak, to jest raz, liczy się również czas i mamy do tego taki specjalny przez firmę Grabowskiego przygotowany program, wpisujemy i komputer, że tak powiem, wyłoni zwycięzców. Czyli tym samym pierwszego też mistrza Opola. Tak, pierwszą drużynę, oczywiście najlepszą dziewczynkę, najlepszego chłopca, bo taką mamy też kategorię. No i, że tak powiem, na wszystkich, dzięki wsparciu finansowemu tych instytucji, o których wcześniej mówiłam, mamy po prostu nagrody dla wszystkich. Ile punktów udało się zdobyć? 25. To dużo czy mało, twoim zdaniem? Dużo. Gdzieś się pomyliłaś w którymś zadaniu, czy nie? Czy wszystko odpowiedziałaś prawidłowo? Nie. To co, a jakbyś chciała w przyszłości zostać matematykiem, czy kimś innym? Kimś innym. A kim? Dentystą. No, dentysta też musi umieć liczyć zęby, no to rozumiem. Kuba, to takie fajne przypomnienie, tabliczki mnożenia z lat dziecięcych, no bo w klasie matematyczno-fizycznej chyba jesteście na nieco wyższym poziomie liczenia. Uważam, że jesteśmy na wysokim poziomie, tak, ale mnożenie teraz już jest taką sztuką, którą dość zapominamy, ponieważ już mamy tyle nowych rzeczy, że mnożenie już taką jest u nas drugą naturą. Więc tak, mogę robić błędy, więc przepraszam za nie od razu. No ale to chyba błędy na poziomie 2 100 000 razy 3 700 000, to może byłby pewnie problem. No możliwe, że tak, ale na szczęście już tutaj nie trzeba jak po stopce bez kalkulatora pracować. Jeżeli są większe liczby, to możemy używać kalkulatora, co? No. Jak współpraca z młodzieżą z klas trzecich, bo to jest nie tylko kwestia umysłu, ale też i pewnej sprawności. Ja jestem z miasta spoza Opola, więc naprawdę muszę powiedzieć, że naprawdę są świetnie przygotowane do pracy, że każdy jest naprawdę dobrze nauczony tej tabliczki. Tutaj rozgrywki są bardzo wyrównane. Każde dziecko ma bardzo równą liczbę. Liczby się wahają około 5 czy 6, więc naprawdę jest równa gra. I naprawdę są świetnie nauczone, że to jest od razu błyskawiczna reakcja i jest naprawdę mało błędów, więc no, jestem pozytywnie zdziwiony. 7 razy 8? 56. Zdał.